na posiedzenie Komisji Finansów Budżetowych Rady Miejskiej w Rumieńcu 27 lutego 2024 roku. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. W dniu dzisiejszym do momentu przyjścia obecności Pani Przewodniczącej ja będę procedowała dzisiejsze posiedzenie. Czy otrzymali proponowany Państwo porządek dzisiejszego posiedzenia? Czy członkowie komisji wnoszą uwagi do proponowanego porządku? Wobec tego kto jest Państwa za przyjęciem? Dziękuję, wszyscy za. W proponowanym porządku w punkcie 4 mamy zaopiniowanie projektu uchwał na drukach 857, 858 wraz z autopoprawką i 851. Punkt 5 to zapytanie jest sprawy wniesione i punkt 6 to zakończenie posiedzenia komisji. Przejdźmy wobec tego do punktu 4, zaopiniowanie projektu uchwał na drukach. Zacznijmy od druku 857. Bardzo proszę Panią Skarbnik, którą witam, oczywiście witam szanownych członków, witam pana burmistrza i witam gości i oddaję głos pani skarbnik Sewnie Pałasz. W tej propozycji na druku 857 mamy przesunięcia wydatków. W związku z tym nie ulegają zmianie ani dochody, ani wydatki, jest to obojętne. Przesuwamy 670 tysięcy, zmniejszając środki na realizację zadania zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej oraz oświetleniu ulicznym w gminie miejskiej Rumia. I tą kwotę proponujemy przeznaczyć na 142 tysiące zł na modernizację instalacji centralnego ogrzewania, monitoringu zużycia energii oraz oświetlenia ewakuacyjnego w szkole podstawowej nr 1. 45 tysięcy na oświetlenie hali gimnastycznej i oświetlenie ewakuacyjne w szkole podstawowej nr 6. 170 tysięcy zł na modernizację systemu centralnego ogrzewania i oświetlenia ewakuacyjnego w szkole podstawowej nr 7. 65 tysięcy z przeznaczeniem na modernizację monitoringu zużycia energii oraz oświetlenie ewakuacyjne w szkole podstawowej nr 9. I 157 tysięcy z przeznaczeniem na system centralnego ogrzewania oraz również oświetlenia ewakuacyjnego w przedszkolu pod Topolą. I kwota 91 tysięcy zł z przesunięcia na montaż paneli solarnych wraz z systemem sterowania oraz montaż oświetlenia ewakuacyjnego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rumi. To wszystkie zmiany. Dziękuję Pani Skarbnik. Otwieram w tym punkcie dyskusję i oddaję głos. Zamykam wobec tego dyskusję. Przejdźmy do głosowania. Kto jest Państwa za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały na druku 857? Dziękuję. Wszyscy za. Przejdźmy wobec tego do kolejnego druku. To jest 858 wraz z autopoprawką. Bardzo proszę również Panią Skarbnik Celinę Pałasz o przedstawienie projektu. Autopoprawka jest związana ze zmianą w paragrafie pierwszym, gdzie wskazujemy pierwszą uchwałę wieloletniej prognozy finansowej i po roku 2043 będzie przecinek zmienionej uchwałą z 29 stycznia. Numer niestety nie pamiętam, a nie dostałam tego projektu z biura rady. I to jest taka formalna autopoprawka. W załączniku numer 1 tu tylko wprowadziliśmy aktualny stan danych dla dochodów i wydatków. Między poprzednią uchwałą a obecną. Pozostałe wszystkie wskaźniki są bez zmian, a w załączniku numer 2 w zakresie przedsięwzięcia pod nazwą zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych tu zmniejszenie o 670 tysięcy zł w roku 2024 oraz zwiększenie nakładów poniesionych w latach poprzednich 21 622 zł. Dziękuję pięknie Pani Skarbnik. Otwieram w tym punkcie dyskusję. Ale szybko dzisiaj idziemy. O 17 będzie ta rewizyjna. Zamykam wobec tego dyskusję. Poddam pod głosowanie. Kto jest Państwa za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały na druku 858 wraz z autopoprawką? Dziękuję. Idzie przewodnicząca biegnie. Pani przewodnicząca pewnie. Przypuszczam, że tak. Dobrze, wobec tego przejdźmy do projektu uchwały. Przejdźmy do projektu uchwały na druku 851 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej Rumi. I tutaj oddaję głos panu burmistrzowi, tak?
Znaczy nie, nie, to nie? Mi możesz oddać, bo to jest tylko... No i też nie oddaję, tylko przekazuję Pani Przewodnicząca. Dzień dobry, witam Panią Przewodniczącą. Przekazuję, jesteśmy w punkcie czwartym, projekt uchwały 851. Oba projekty uchwały dotyczące uchwały budżetowej zostały zaopiniowane pozytywnie. Przekazuję projekt uchwały. Dziękuję bardzo. To jest po prostu projekt uchwały z aktualizacją, że jak będą wchodziły jakiekolwiek zmiany, to automatycznie będą one przyjęte. Tak. Aktualizują się. Proszę grzecznie zapytam, ale zmian finansowych nie. Nie, nie ma żadnych zmian finansowych. Tutaj nie było... Jak w nowo... Nie ma skutków finansowych. Nie ma żadnych. Jak w Huawei nowym. To co my tutaj mówimy? Nie rozumiem. No, ja tego uzasadnienia nie rozumiem. Znowu to samo. Nie, nie będzie żadnych podwyżek. Po prostu jak robiliśmy naszą uchwałę. Ja już myślałem, że podwyżki. Nie było zapisu, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2020 roku tak ogłoszono aktów normatywnych i nie. Podstawa prawna? Tak. Tak. I to wymagało zmiany uchwały? Nasi prawnicy tak powiedzieli. Mamy dobrych prawników także. Świetnie. Presto, presto. Pani Beatka z tyłu. Tak jest. Nie ma nowych skutków. Back photo. Rodzi skutek finansowy. Zgodnie z ustawą. Tak, to jest formalne. Tak, tak. Żeby obiegło cztery uchwały dotyczące tego samego i trzeba teraz uchwalić tekst jednolity, żeby przyjrzeć. Cztery uchwały? Zgodnie z czterema uchwałami, tak? Tak, połączone w jedną, teraz będą w całość. Stanowiącą jednolitą całość. To otwieramy dyskusję. Kto z radnych ma jakieś pytania? Dziękuję, zamykam. Przejdziemy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały? Już dawno takich szybkiej komisji finansowej. 851. Kto jest za mikrofonem? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę, dziękuję. I teraz przechodzimy do punktu 5. Zapytania i sprawy wniesione. Odnośnie tego dokumentu chciałbym zapytać. Nie, nie, to co będzie od reszty, nie będzie wolno wejść. Reszta oferty jest na stronie. No zimno. To nie jest. A co o tym bez dymu? To ja nie znam. Większy, ważniejszy dym jest. To jest za czwarty. Większy dym. Jak zamówicie. Panie burmistrzu, to jest za czwarty. Można zabrać. Dobrze, drodzy Państwo, jesteśmy w punkcie 5. Pan burmistrzowi oddaje głos. Ja też to bardzo czuję. Ja się nie czepiam. Bardzo proszę, Pani Bogdanie, oddaję głos. Panie, przepraszam, ten wypół. Jakby to nie jest stricte do tej komisji, ale korzystając z okazji, że mamy chwilę czasu wolnego, w sobotę zostały roznoszone informacje na temat zakończenia jakby żywotów piecy. I powiedzmy, no ludzie gdzieś tam w moim rejonie się pytają, jak to ma być, jak to tym bardziej ma zgromadzone sobie opowiadam, bo to drewno się nie suszy jeden rok, tylko za 2-3 lata, tak? No i jak to ma się w stosunku do tego, jak miasto do tego chce podejść? I tutaj no takie zapytanie za mieszkańców. Czy to odmówienie już koniec i nic nie można z tym zrobić? To jest uchwała województwa na temat utylizacji piecy opalanych węglem. Na chwilę obecną ona obowiązuje i te piece piątej klasy powinny być do końca sierpnia zlikwidowane. Nic nie wiemy na temat tego, aby ona uległa przedłużeniu możliwości utylizacji piecy, więc zachęcamy mieszkańców, żeby ale to bzdura, nie? Żeby zgłaszali się do naszego Wydziału Klimatu i Ochrony Powietrza,
gdzie można uzyskać dofinansowanie na pieca nawet w wysokości 50 tysięcy złotych. To są dwa dofinansowania, jedno jest miejskie i ono jest niskie niestety, ale jest też dofinansowanie, że tak powiem, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i tam można nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych uzyskać. Takich umów każdego tygodnia podpisuje kilka, więc mieszkańcy te piece wymieniają. No, my na razie nie wiemy, czy będziemy zobowiązani do, co będzie dalej, tak? Na chwilę obecną ta uchwała województwa obowiązuje, no i tam są terminy jasne, tak? Napięte. Nie powinniśmy w jakiś sposób pisać do nich o przeniesienie, odwołanie tego. Tym bardziej, że miniony prezes mówi, że można palić wszystkim oprócz oponami, także no. Nie. Nie, wszystkim oponami. Ale ja. Dlatego raz jest solidarnością. Kiedy ta uchwała wyszła? Właśnie, bo ona jest szarna. No właśnie, tam był termin określony? Tam był termin na początku. Przychodzą teraz. Chciałam zapytać konkretnie, gdzie mają się zwrócić. Znaczy my jako miasto w kilkukrotnie co pewien czas w naszych nowinach, na naszej stronie informujemy o tej uchwale, że ona obowiązuje, żeby o niej pamiętać i żeby te dofinansowanie, że tak powiem, szukać dofinansowania, bo to wiadomo, nie każdego stać, nie? Gdzie nie? Chyba o tej uchwale słyszę pierwszy raz. Ale nie, mówię, że taki punkt na dole, panie burmistrzu, przecież przyjmowali wnioski, pomagali. Ja już to znam z naszych komisji. Ja słyszę pierwszy raz. Od wielu lat, ale to wejdzie. Ja osobiście, może to będzie, czy będziecie przerwy. Ja osobiście słyszę pierwszy raz, więc nie dziwię się mieszkańcom, że oni wiedzą. No proszę, powiedz im to teraz, przed co możemy robić. Nie, znaczy ale temat, który rozmowa dotyczy była na ten temat, że coś takiego ma miejsce, znaczy, że może być. To jest cały czas to samo. To jest tam program, który 3 lata funkcjonuje. To tak, nie jest w ogóle żaden. Węgla mamy na 200 lat. Pewnie są tacy, którzy. A Niemcy mają nowoczesną technologię, żeby to się. Kraków, który miał to w swojej. Likwidacja kopalni jednak. Potem się z tego wycofał po 2 latach. Nowe. Nie ciągnął dalej. Nieprawda. Nie wycofał się Kraków. Nie wycofał się. W okresie pandemii na pewno. No, może było chwilowo wstrzymane. Ale myślę, że oni to już mają takie. Oni w ogóle nie mają. Jako pierwsi się zgłosili. Oni się pierwsi zgłosili, a potem się z tego. Ale jako pierwsi się zgłosili, że wykonali ten instrument. Jak to zabrzmi potem, jaka jest kara? Nie wiem, jest jakaś kara? Nie ma tam jeszcze. Nie ma sankcji. Ja nie pamiętam jeszcze, bo to się kara, tak? No dobrze, a ci, co nie mają możliwości podłączenia, bo znaczy do czego się mają podłączyć? No to jest dofinansowanie. Czego? Na co? Kupić na nowy piec. Ale jak nie ma ulicy gazu, to co wtedy? Pieca na. To na przykład na inne ogrzewanie. Na inne ogrzewanie, ale tam pewnie. A na panele? A prąd na panele? Trzeba by było trochę się dowiedzieć na nich, bo nie będziemy odrywać. Z wodorowym. Jaki dotyczy, nie? Piątej klasy. Piątej klasy. Tak, termin, bo tam są różne terminy. Piątej klasy, likwidacja jest najwcześniej. Oni są mądrzy. Okej, ale trzeba skorzystać do finansowania, piec musi założyć jaki? Jakikolwiek, byle nie ma paliwo stałe, czyli nie. I dofinansowanie jakiegokolwiek pieca dotyczy, czy są wymogi dofinansowania? O to pytam. Pieca na węgiel, na opał stały, na węgiel. Te piece muszą być piątej klasy, być zlikwidowane. Rozumiemy się. Paliwo stałe. Paliwo stałe to robota się z paliwem stałym. I benzyna, i olej roślinny. Jakie są warunki? Bo to trzeba było ludziom przekazać, że możesz skorzystać. Biodiesel. Kilkanaście tysięcy złotych, jak wymienisz kopciucha na piec taki i taki. Na pewno jest określony. My w tym piśmie, kiedy mieszkańców doręczamy, teraz informujemy, że to nie jest pismo do wszystkich mieszkańców. To jest tylko do tych, co wiemy, że mają te piece do likwidacji. Czyli wędzarnia się nic. Ci, co się zgłosili. A dostałeś pismo? Z podatkiem? Zgłosiłem. Wędzarnia się nie liczy. Nie, to węgle. Proszę. Przy okazji ogrzewa i wędliny smaży. Kominki zgłoszone. Kominki dopuszczone. Nie ma pieca, żeby zaraz się a po co, jak zgłosi, to się zamknie. To zamknie. No. A jak zgłosi, to wtedy nikt nie będzie wiedział.
Konkretnie. To jest tak, że po prostu ludzie się pozwalali, że nie jest to, że nas nie poszta. Naprawdę ta Unia jest mądra, nie? Tylko pytam, bo wiesz, jak jest mądre. Podejrzewam, że Państwo też jeżdżą za granicę po Unii, tak? I popatrzcie sobie, bo ja w wielu kwestiach, nawet HACAP-u i tak dalej, bo ja bardzo nie jeżdżę bardzo dużo, ale z tego też to obserwuję. To mogę Wam wymienić i pod względem rolnictwa, bardzo mocno się różnimy. To płyty gnojowe przykładowo można jechać do Livigno, w miejscowości, gdzie jest to kulor. Mam zdjęcia porobione sobie. Jest blok czteropiętrowy, przy którym jest obok chlew, przy którym jest wyrzucona hałda obornika, jest wyrzucona na pole. Przez tydzień ja tam byłem, ona nie była przyorana, a nam każą w ciągu 24 godzin przyorać. I tam oni mogą. Nie, nie, ale tu chodzi o to, że nasi mieszkańcy, już ja widzę pod blokiem, jakby mieli płoszcze, telewizje, no i co, i tam żyją ludzie. Ale to jest dlatego, co kraj, to obyczaj. No ale Unia jest podobno jedna, tak? Drewno na balkonie, na drugim piętrze, właśnie bym zresztą mówił. Zależy, kto w Niemczech dojdzie do władzy. Jak AfD dojdzie, to się skończy Unia. Leży na balkonie. Nasza partia. Taki, i się skończy. Żarty się skończą. Możemy się przejeżdżać po Polsce, bo ja w tym roku jechałem sobie rowerem, także przez całą Polskę przejechałem i obserwuję takie rzeczy. Jest mnóstwo hałdera, także nie wiem, jak oni chcą to zlikwidować. Na 200 lat jest węgla w Polsce. I tak samo powiedzmy co do takich rzeczy jak HACAP i tak dalej. To ale, nie wiedzą, co to jest. Ale we Francji powinna sobie zastrzec. Anglia dlatego wyszła z tego bzdury. Nie wierzę w to, że człowiek może z dofinansowania bez granicznego skorzystać. Dofinansowanie. To jest nierealne. Na przykład, nie ma realnych, skorzystać z dofinansowania czyste powietrze, zlikwidować piec gazowy, to musisz udowodnić, tak, na przykład. Ale musimy jeszcze gazowy wydawać. Nie, musisz. Nie. Mogę skończyć? Jeżeli chcesz otrzymać dofinansowanie na pompę ciepłą, masz piec gazowy, to musisz go zlikwidować. Teraz jest tak. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest użytkowanie pieca gazowego do celów spożywczych. Jest określony limit kilowatogodzin, jakie ma zużycie pieca. Jeżeli przewyższa zużycie pieca, tam jest 500 chyba czy 600 kilowatogodzin, w ciągu roku to nie możesz skorzystać z dofinansowania. Ja się o to dlatego zadaję pytanie. Bo my powiemy ludziom, że dostaniecie dofinansowanie. Oni zaczną patrzeć, czy się okaże, że to jest tego warunku, czy tego warunku. Ale w naszym kopie właśnie było tutaj informacje, żeby przyszli się do mnie bo pracownicy pomagają sobie do finansowania. Jak ty powiesz, co masz, to mają to nie obowiązuje, pan nie musi tego. Pani siadzie tam, Zasiu. Przyszedłem pracownicy, to interesuje. Pani jest zdjęcia stara? Jeszcze dwa razy, dawno jeszcze raz temu było. Aż się drzwi, ostatnio. Nie, tak? Bo w zeszłym roku trzeba się zapisać na drewno, tak? I dostałem 40 metrów drewna, tak? Po to mam wiecie, co to sprzedaje, chyba ja z tego nie będę. Ale biznes, to jest inna sprawa. Ale Unia musi wszystko wiedzieć, co my mamy. Trzeba na Konfederację głosować. To jest proste, nie? Dobra. To co, koniec komisji? Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby coś dodać? To dziękuję. Jeszcze nie.